Cześć, witamy na kanale Dzieciaki w Ogrodzie. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć, jak siać groszek. Zacznę od tego, czy groszek siać na rozsadę, czy wprost do gruntu. Ja zdecydowanie polecam się wprost do gruntu i teraz właśnie będę siał wprost do gruntu, ale z rozsady też powinno dobrze wyjść. Czy pikować groszek? Siejemy prosto do gruntu, tak jest zasiane i tak sobie groszek rośnie od początku do końca, tak? Teraz jeszcze... Ola, poczekaj jeszcze, powiedz, mamy połowę marca, tak? Siejesz to w połowie marca, czyli stosunkowo wcześnie, jeszcze praktycznie nie ma wiosny, no ale można powiedzieć, że takie przedwiośnie się zaczyna, tak? Co tu masz, co przygotowałeś, jak robiłeś wcześniej z glebą? Chciałem powiedzieć, że tutaj było pole, w tamtym roku były tutaj inne warzywa typu ogórki, pomidory, chyba, papryki. Nie? Ogórki, papryki, pomidory tutaj były, tak. Tak. No i kalafiory, brokuły, jeszcze kukurydze, słoneczniki. Wracaj do groszku. No i przygotowałem pole jakiś tydzień temu. Przygotowałem, czyli wyrwałem chwasty wszystkie, przekopałem glebę, przegrabiłem. A dzisiaj tutaj nasypaliśmy obornik i wszystko przegrabiliśmy na tym właśnie polu. Tutaj będę miał jeden rządek groszku, bo ma no dosyć duży rządek, długi. Siejesz tak dosyć gęsto, nie? Tak. I siejesz do jakiego dołku? Takie 5-6 cm masz, tak? Wykopane? Tak, co 4-5 cm. Ja będę siał tak, że zasieję po jednym nasionku, jeśli będzie starczyć, to zasieję po drugim nasionku, podokładam. I tutaj masz sznurek, on będzie się później po tym sznurku wspinał, nie? Poprowadzimy go. Tak, groszek to jest bardziej taki właśnie wspinający, to też jest fajne u groszku, że on ma wyczepne, a no i przez to nie trzeba go podwiązywać, znaczy zawsze lepiej podwiązać, ale nie trzeba nakierować, ale później już sam ogarnie temat. Tak, ma takie jakby, można powiedzieć, że takie sznurki, tylko że no. Takie wąsy, no tak. No i teraz pokażę, jak siać. Tak, to 4-5 cm. W rzędach to tak. My lubimy groszek taki świeży, młody, tak? Nie czekamy, żeby groszek długo był na krzaczku, tylko zrywamy taki młodziutki nowek. Wtedy jest najsmaczniejszy. Tak, też. Nawet Olek, wiesz co, gęsiej możesz, bo to masz nawet 10 cm. Tak, też jemy na surowo. No, a nie konserwujemy, no konserwowalibyśmy. A nie ma to chyba sensu, nie? No tak. No bo, konserwowy takich, groszek możesz kupić w prosty sposób w markecie. Bo z takich 3-2,5 metra, no to trudno, żeby był... Taki zbiór. No. No dobra, Olek, to siej i chyba koniec, tak? Tak. No, to dzięki. Dziękuję za uwagę.